Mit numer jeden. Pytanie topór pojawia się zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, przy każdej rozmowie z każdą kobietą o sesji fotograficznej kobiecej. Nie jestem modelką i brak mi doświadczenia w pozowaniu. Obawiam się, że będę wyglądać niekorzystnie i to mnie stresuje. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. To nie wy jesteście odpowiedzialne za to, w jaki sposób będziecie wyglądać na zdjęciach. To jest wszystko odpowiedzialnością fotografa. On jest odpowiedzialny za to, żeby odpowiednio was ułożyć, żeby przygotować spojrzenie, dłonie, gest, ruch, usta, włosy. Waszym jedynym zadaniem i rolą jest być i świetnie się bawić. I znów misja fotografów sprawić, żebyście się czuły zrelaksowane, rozluźnione, bo cała reszta to jest naprawdę ogromną przyjemnością. I to jest niesamowite, jeżeli uda się to osiągnąć i w chwili, kiedy pokazujemy wam pierwsze zdjęcie wykonane w tym momencie, patrzycie na to zdjęcie i mówicie, Boże, wyglądam zupełnie jak nie ja, nie poznaję siebie. I to jest ten moment właśnie odkrycia. Ten moment, w którym dostrzegacie, jak dużo zapomniałyście o sobie. Jak wiele wam już umyka w codzienności, jak być może jakieś tam sprawy, które na co dzień się o nas docierają, trochę przykurzyły wasze postrzeganie siebie, a ja tymi zdjęciami i wy swoim wdziękiem po prostu robimy smuchujemy ten kurz i budzicie się na nowo, pełne energii, pełne pewności siebie. To jest piękne.